W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, witamy się na pierwszych naszych takich rekolekcjach, troszeczkę innych. Przypomnę, że rekolekcje są czasem wyjścia na pustynię, odosobnieniem i ciszy, w którym człowiek wyłącza się z biegu codziennych spraw i wchodzi bardziej w siebie. Wchodzi na głębiny życia w świetle Słowa Bożego, aby nad swoim życiem, nad swoją relacją z Panem Bogiem, ze światem, nad samym sobą głębiej się zastanowić. Chcemy wzbudzić intencję uczestniczenia w tych rekolekcjach, motywację. Zapraszajmy, byśmy przemieniali samych siebie z Bożą łaską, z Bożą pomocą, z światłem, by łaska Pana Boga schodziła na głębiny naszego serca, przemieniając nasze życie. Fragment, z którego będziemy czerpali, główny w czasie tych naszych rozważań, to jest Ewangelia Świętego Mateusza, 26 rozdział, wersety 36 do 38. Posłuchajmy zatem fragmentu Ewangelii Świętego Mateusza. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Moi drodzy, Pan Bóg, który kocha człowieka, obdarowuje nas nieustannie na drogach naszego życia. Bóg w osobie Jezusa pragnie być bliski każdemu człowiekowi, dlatego Bóg wciela się, przyjmuje i boską, Jezus jest Bogiem, i ludzką naturę, jest człowiekiem. Cierpi, jest głodny, współodczuwa wszystko to, co jest naszym udziałem, i to piękne uniżenie się ku człowiekowi, kenoza Jezusa Chrystusa, dokonuje się na naszego zbawienia. To Boże pragnienie bycia w relacji z człowiekiem, obdarowania człowieka, związane jest już w naszym życiu od chwili chrztu świętego, który przyjęliśmy, i tam dokonało się pierwsze Boże obdarowanie. W przedziwny sposób Bóg obmywa nas w wodzie, uwalniając nas od grzechu pierworodnego, daje niezatartą pieczęć swojej obecności w duszy człowieka. Z tego powodu święty Augustyn powie: niespokojne jest serce człowieka, póki nie spocznie w Bogu. W człowieku rodzi się zatem nieustanna tęsknota, by być kochany w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny. Ta miłość przede wszystkim dokonuje się w krzyżu Chrystusa, w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, kiedy uwalnia nas z wszelkich grzechów i uzdalnia nas do życia i kierowania się miłością. Moi drodzy, wszyscy ludzie noszą tę tęsknotę i starają się ją zapełnić na różny sposób: rzeczami, pracą, przyjemnościami, doznaniami, które nigdy nie wystarczą i nie trwają, nie są trwałą odpowiedzią na to pragnienie poszukującego serca ludzkiego dopełnienia. Miłość dopiero dopełnia człowieka i integruje go wewnętrznie. Dlatego jedyną relacją dającą człowiekowi prawdziwe i trwałe szczęście, rozumiane jako dobro osoby, jest postawa miłości. Nikt jednak po grzechu pierworodnym nie potrafi tak kochać innych, by pragnąć tylko ich dobra i rozwoju. A Bóg, który stworzył człowieka, o tym wie. Dlatego w pełni czasów posyła swojego Syna,
aby odnowił przez śmierć na krzyżu i przypomniał, że Bóg Ojciec stworzył nas i powołał do miłości. Jesteśmy zatem obdarowani miłością Boga, która wyraża się w umiejętnościach, zdolnościach, w całym bogactwie osoby, w relacjach z tymi, którzy są bliscy naszemu sercu. Moi drodzy, każdą płaszczyznę ludzkiego życia możemy rozeznać jako obdarowanie, kiedy zauważymy, że źródłem tych rzeczy jest miłość Pana Boga, uprzedzająca miłość Pana Boga, który na krzyżu dokonuje naszego odkupienia, by uzdolnić nas do przyjęcia Bożych darów, tych darów nadprzyrodzonych. W Piśmie Świętym możemy wyczytać takie słowa: cóż masz, czego byś nie otrzymał? Święty Paweł przypomina nam, że wszystko jest darem Pana Boga i od naszego nastawienia, od nas zależy, czy zauważymy to bogactwo, które niesiemy z sobą, bogactwo osoby, obecności, czy też będziemy nieugięci i powiemy, że ja sam to wszystko uczyniłem. Tylko zauważmy, że kiedy człowiek sam wszystko czyni, ma to swój kres. Kiedy Bóg uczynił człowieka, trwa on od powołania człowieka do istnienia, aż po kres istnienia świata, dzięki nieśmiertelnej duszy wpisanej w serce człowieka. Zatem zdrowie, cokolwiek posiadamy, nasza pomyślność jest darem Pana Boga. Oczywiście mamy pracować, mamy rozwijać swoje talenty, zdolności, mamy wzbogacać się. I to wszystko czynimy tutaj na ziemi, pracując około swojego utrzymania, o którym możemy powiedzieć, że jest tym czuwaniem przy Panu Jezusie, który jest w ogrodzie oliwnym. Ile troski, ile czujności, ile zwrócenia uwagi na osobę potrzeba jest w naszym życiu, by odkryć, że ta osoba jest dla nas darem, darem miłości i troski Pana Boga. Moi drodzy, to dokonuje się w życiu małżeńskim i rodzinnym. Popatrzmy się, ile nocy nieprzespanych to mogą powiedzieć rodzice, ile czuwania przy dziecku, troski, takiego zatrzymania się nad tym, co najważniejsze, czyli nad osobą, nad jej godnością, nad jej dobrem. I Chrystus Pan umiera na krzyżu po to, by nam to przypomnieć, by to czuwanie, które jest związane z Wielkim Postem, z czasem naszego wewnętrznego nawrócenia, dokonywało się w naszym życiu w zwykłych, codziennych obowiązkach, kiedy z miłością i troską pochylamy się, by służyć tym, których kochamy. Popatrzmy się, że motywem tej służby jest miłość Pana Boga. Gdzie jest miłość, tam jest Pan Bóg. Gdzie jest trwanie w postanowieniu miłości, tam jest chęć obdarowania, bo miłość zawsze jest postawą dzielenia się dobrem, które jest związane z osobą. I tak oto w pełni czasów Bóg daje nam swojego Syna, aby przez śmierć na krzyżu uwolnić nas od grzechu, od jego skutków i przywrócić godność dziecka Bożego.